W dzisiejszym filmie porównam 5 programów do odszumiania zdjęć i zobaczymy, który z nich poradzi sobie z tym zadaniem najlepiej. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Warto kliknąć też ten magiczny dzwoneczek, on będzie Cię informował o nowych filmach na moim kanale. Warto już teraz kliknąć łapkę w górę, to da szansę temu filmowi dotarciu do nowych widzów, do nowej widowni. Poszerzy się może widownia na tym kanale dzięki temu, że klikniesz tą łapkę w górę. Będzie mi miło też, jak przywitasz się pod filmem w komentarzu, napiszesz po prostu cześć albo napiszesz, jaki masz pomysł na kolejny film na tym kanale. No dobra, przejdźmy do dzisiejszego tematu, czyli do odszumiania zdjęć, do usuwania szumów zdjęć na takim wyższym ISO. Ja dzisiaj w teście użyję dwóch plików. Dwa pliki, obydwa zrobione Sony A7 Mark III na ISO 5000. Dlaczego ISO 5000? Stwierdziłem, że to jest taka ilość ISO, którą ja najczęściej używam, jeśli gdzieś używam dużego ISO, czy to w reportażu, czy przy jakichś innych sytuacjach. Jest to koło ISO 5600, 6400, także stwierdziłem, że 5000 to będzie taki słodki punkt, w którym mniej więcej zobaczymy, jak te programy sobie radzą. Ja też pod filmem udostępnię dwa pliki PSD, w których będą właśnie te wszystkie rezultaty, żebyście mogli sami u siebie otworzyć to w Photoshopie i zobaczyć, który program sobie najlepiej poradził. Wiecie, tak jeden do jednego, żebyście mogli sobie sprawdzić. Od razu ostrzegam, te pliki będą mega, mega duże. Dobra, ja teraz sobie wezmę małą karteczkę, na której mam zapisane, które programy dzisiaj wykorzystamy, żebym nie pomylił jakiejś tam nazwy. Dzisiaj wykorzystamy Topaz Denoise AI w wersji 3.7, OnOne No Noise AI 2023 wersja, DxO Pure RAW w wersji drugiej. Wykorzystamy także Luminar Neo Noiseless AI oraz też porównamy te programy do tego, jak jesteśmy w stanie odszumić zdjęcia w Lightroomie przy wykorzystaniu mojej paczki presetów The One. Tam są właśnie presety odszumiające, wyostrzające, które automatycznie odszumiają i wyostrzają zdjęcia. Zobaczymy, jak właśnie te presety się sprawdzą w porównaniu do tych programów odszumiających. Dobra, przejdźmy do mojego komputera. Zacznijmy od programu Topaz Denoise AI w wersji 3.7.0. Klikamy sobie Browse, wybieramy sobie nasz plik, na którym przeprowadzimy test. I zobaczcie, ładuje nam się tutaj podgląd. Możemy oczywiście ten typ poglądu sobie zmienić na Compression View na 4. Ja postaram się dzisiaj zastosować automatyczne ustawienia, jak najlepsze automatyczne, które program proponuje. Myślę, że takie odszumianie, taki test będzie najlepiej wtedy odwzorowywał możliwości. Tutaj automatycznie nam wybiera plik odszumianie typu RAW. Jak najbardziej automatycznie wszystko zostawiamy. Mamy tu oczywiście też inne możliwości ręcznego sterowania. Mamy możliwość tutaj wyciągnięcia jeszcze detali troszkę. Mamy tutaj troszkę zwiększenia jeszcze usuwania kolorowego szumu. W tym przypadku nie będzie to potrzebne. Klikamy tak jak jest. Zobaczcie, mamy całkiem fajnie odszumione zdjęcie. Klikamy Save Image i zapisujemy je sobie w naszym katalogu z powrotem. OK. Program, zobaczcie, teraz zapisuje. Całkiem szybko to idzie, całkiem szybko ten proces tutaj nastąpił. Dobra, teraz sobie przejdziemy do drugiego programu. To jest program OnOne No Noise AI 2023. Otwieramy sobie plik, klikamy OK. Plik zostaje załadowany i zobaczcie, teraz możemy sobie tutaj też podejrzeć, jak ten plik będzie odszumiony. Całkiem fajnie to wygląda też. Wiadomo, te programy są stworzone do tego, żeby odszumiać, także to musi wyglądać całkiem fajnie. Jak porównam teraz sobie tutaj, zobaczcie, przed i po, to efekt jest naprawdę całkiem fajny, podoba mi się. Noise model wybieramy sobie oryginal w wersji High Detail. To po prostu jest mocno jeszcze wyostrzone, także to nie wygląda dobrze. Jest tu tutaj dużo takich mikro wyostrzeń, które bardzo źle wyglądają. Także tu pozostałe parametry też sobie zostawimy. Tak jak jest, według mnie jest OK. Klikamy Done i teraz sobie tutaj zapisujemy ten plik też. Ja sobie tu zapiszę on one
już mamy. Jako plik DNG możemy zapisać, także to też jest bardzo, bardzo fajna opcja, że nie tracimy tych, wiecie, danych, nie musimy tego zapisywać jako plik JPEG. Super, zapisujemy sobie, przejdziemy sobie do DXO Pure RAW, dodajmy sobie zdjęcia, bierzmy sobie ten nasz plik ARW. Dobra, mamy go. Klikamy Process Photos, klikamy sobie Deep Prime, to jest najlepszy system tutaj do odszumiania. Klikamy sobie tutaj DNG, katalog DXO w oryginalnym folderze może być, klikamy proces. Zobaczcie, to też chwileczkę trwa, bardzo szybką chwileczkę. Jak widzicie, te programy całkiem dobrze sobie radzą z tym odszumianiem w bardzo szybkim czasie, także całkiem fajnie to działa. Zamykamy sobie ten program, ok. No i teraz przejdźmy sobie do Luminar. W Luminarze, jak sobie wejdziemy w Luminarze Neo do edycji, klikamy sobie bezszumowy RAW. Program nam podpowiada, żeby użyć średniego, także użyjemy średniego odszumiania. Chwilkę trzeba poczekać program. Zobaczcie, przelicza całość, zastanawia się, jak to będzie wyglądać. Już mamy tutaj plik odszumiony, tylko teraz musimy go zapisać. Klikamy sobie dysk. Wybieramy sobie oczywiście tutaj oryginalne. Ja wpiszę sobie tutaj Luminar. I nie mamy możliwości zapisania tego jako DNG plik. Mamy JPEG, PNG, TIFF. Wszystkie są stratne. Ja można, żeby jak najwięcej danych zachować, najlepiej wybrać TIFF albo Photoshop. Ja wybiorę Photoshopa tu plik. Niech tak zostanie. Przestrzeń kolorów też możecie wybrać pełną albo mniejszą, jak Wam potrzeba. Ja wybiorę sobie może Profoto, RGB albo Adobe. Też powinien wystarczyć. Klikamy zachowaj. Ten plik, zobaczcie, jest eksportowany. Potrwa też to dosyć krótką chwilę, sam eksport. I teraz odpalmy sobie Lightrooma i w Lightroomie zobaczmy sobie ten plik, jak on wygląda, czysty RAW. Ok, widzicie? Mamy sporo tutaj szumu. Ja sobie wezmę coś takiego, zobaczcie. No i teraz ja sobie tutaj zastosuję automatycznie z mojej paczki The One preset odszumiający właśnie do tego aparatu. Zobaczcie, ta paczka zawiera bardzo dużo tutaj już aparatów. Paczka została niedawno zaktualizowana do wersji 1.3. Kolejna aktualizacja z nowościami już wkrótce, ale w tej paczce bardzo dużo tutaj mamy aparatów, które są dostosowane i dzięki właśnie tym presetom odszumiająco-wyostrzającym automatycznie Wam się wyostrzą zdjęcia i odszumią. I to są adaptacyjne presety, także one się dostosowują do ilości ISO, na jakiej robiliście zdjęcia. Także nieistotne, czy robicie na ISO 100, na ISO 200, 500, 1000, 5000, 10000. Te presety się dostosowują, czytają, na jakim ISO było zrobione zdjęcie i odpowiednio odszumiają, wyostrzają zdjęcia. Także naprawdę działają rewelacyjnie. Zobaczcie, czysty RAW. Tu mamy odszumienie bezpośrednio przy pomocy paczki The One. Można sobie to ustawić jako preset, który będzie dodany do zdjęcia w zależności od modelu aparatu już podczas importu. Także nie musicie wtedy nic totalnie robić. Importujecie zdjęcia i od razu macie je odszumione i wyostrzone. Także to jest rewelacyjne. To świetnie przyspiesza pracę i edycję zdjęć. Dobra, to już widzieliśmy i teraz przejdźmy sobie do Photoshopa, żeby porównać, jak te wyniki wyglądają jeden na drugim. Jak widzicie, ja otworzyłem te wszystkie wyniki jako warstwy w Photoshopie. No i teraz sobie mniej więcej porównamy, jak te wyniki się mają do siebie. Ja pod filmem zamieszczę do pobrania dwa pliki PSD. To będzie ten plik, który widzicie, plus drugi plik na drugim zdjęciu testowym, które zrobiłem takie same kroki, jak przed chwilą widzieliście. I mam nadzieję, że sobie pobierzecie te pliki. One są dosyć spore, chyba mają po 700 mega, ale jeśli je już pobierzecie, przejrzycie sobie te różne tu opcje, jak były wynikowe i napiszecie mi pod filmem, co według Was najlepiej z tych programów odszumiających odszumiło zdjęcie. Chodzi mi właśnie o Luminar Neo, Topaz, On One czy DXO i ewentualnie możecie sobie zobaczyć właśnie, jak moja paczka The One odszumia. Ale te programy, wiadomo, muszą lepiej odszumiać, bo wykorzystują sztuczną inteligencję, także to jest troszkę wyższy poziom, ale mam nadzieję, że będziecie mogli sami sobie wyrobić własne zdanie po pobraniu tych plików. No i pod filmem w komentarzu napiszecie mi, który program według Was najlepiej wypadł i zobaczmy. Zobaczmy, jak na tym zdjęciu wypadły te różne programy.
Ja sobie to zdjęcie powiększę 1 do 1. Zrobimy coś takiego. Myślę, zobaczmy sobie na przykład tu. Tak jak teraz. Widzimy tutaj twarze, widzimy tutaj ramię, widzimy tutaj tą białą, kremową, powiedzmy, sukienkę. Widzimy tutaj rękę tej pani i możemy sobie teraz porównywać. Zobaczcie, jeszcze tu twarz kawałek. Mamy sporo szumu. Dobra. Na początek Luminar Neo i wtyczka Noiseless AI. Zobaczcie. Ponieważ są to inne programy, one też troszkę inaczej, zobaczcie, renderują te pliki, troszkę inaczej też zarządzają tu i ekspozycją. Zobaczcie sobie, na przykład w tym miejscu, jak to wygląda przed i po. Widzicie, troszkę jest inaczej tutaj z ekspozycją. No ale okej, skupmy się na samym odszumianiu. Jak to wygląda? Odszumianie, powiem Wam, że całkiem fajnie. Luminar całkiem fajnie sobie poradził. Fajnie tu odszumił to zdjęcie. Fajnie tutaj twarz odszumił. Tutaj ta sukienka też jest ok. Troszkę jest ciemne to zdjęcie, ale na pewno można by podnieść ekspozycję. Nie jest, na pewno nie jest źle. Dobra, teraz zobaczmy sobie Topaz. Jak wypadł Topaz Denoise AI. Bardzo porządnie, naprawdę rewelacyjnie chyba nawet bym powiedział. Jest dużo tutaj ostrzej jeszcze. Zobaczcie, porównajmy sobie to tutaj z Luminarem. Teraz mamy Luminar. Teraz Topaz Denoise AI. Także widać tą różnicę, widać, że Topaz ma troszkę przewagi. Szczególnie widać tą przewagę tutaj w ostrości. Topaz też przy okazji widać podniósł wyostrzanie, troszkę zadbał o to, żeby detale były jeszcze lepsze. Lepiej też wygląda odszumianie tutaj tej ręki. Zobaczcie sobie i tej sukienki moim zdaniem w Topazie. Tu w Luminarze mamy takie nierówności, mamy takie plamy. Tutaj też. Topaz poradził sobie naprawdę rewelacyjnie, zobaczcie, odszumił to perfekcyjnie. Kolejny program to OnOne i zobaczmy, jak sobie OnOne tu poradził. Porównajmy go może najpierw z czystym RAW-em. Zobaczcie, czysty RAW, OnOne. Widzimy, że jest tu trochę odszumiania, całkiem spoko to wygląda. Jest odszumione zdjęcie, ale nie jest tak chyba ostre jak w Topazie. Zobaczcie, tu jest Topaz, tu mamy OnOne teraz. Nadal tutaj jest troszkę więcej szumu w tym miejscu, na ramieniu jest troszkę więcej tego szumu w OnOne. Nie jest to tak odszumione zdjęcie jak w Topazie. Niestety to jest, no, spada to troszkę w naszej tutaj hierarchii. To jest gorsze od Topaza. Topaz wypada tu znacznie lepiej. Porównajmy to może z Luminar Neo. Luminar Neo i OnOne. Powiem Wam, że osobiście chyba skłaniałbym się do programu Noiseless AI z Luminar Neo. Noiseless AI wypada lepiej, wypada na pewno lepiej, jest ostrzej, lepiej jest odszumione to zdjęcie. No i kolory też nie są tak przekłamane. No i jeśli ktoś edytuje zdjęcia w Luminar Neo, no to nie musi używać innego programu. Także ta wtyczka myślę, że jest świetna. Zobaczmy sobie kolejny program. Kolejny program to będzie DXO Pure RAW. Tu też od razu widać różnicę. Zobaczcie, jak tutaj szum się trzyma na tej sukience i na tutaj ramieniu. Klikamy, pyk. Dużo bardziej odszumione jest to zdjęcie. Dużo lepiej wygląda tutaj te płaskie przestrzenie na sukience. Dużo więcej mamy ostrości na twarzach. Zobaczcie. Rewelacja, rewelacyjnie to wygląda. Porównajmy to z Topazem, który dotychczas był najlepszy. Ok, obydwa programy troszkę inaczej też stosują różne inne techniki, czyli właśnie korektę obiektywu, wyostrzanie, ale obydwa naprawdę spisały się tu, myślę, rewelacyjnie. Zobaczmy sobie może tutaj tą twarz tej pani DXO i Topaz Denoise DXO. Nie wiem, jest mi trudno naprawdę zdecydować. Chyba w tym przypadku Topaz bardziej mi się podoba. Bardziej neutralne ma kolory i tak, bardziej neutralne ma kolory i lepiej troszkę tutaj poradził sobie z wyostrzaniem i odszumianiem tutaj części zębów tej pani. Zobaczcie, że na DXO jest troszkę takiego tutaj przeostrzenia w tym miejscu. Poza tym zobaczmy sobie w tą część jeszcze na przykład. Teraz DXO, teraz mamy Topaz Denoise AI, DXO, Topaz
DxO, Topaz, DxO. No DxO, tu powiem Wam, że w tej części całkiem spoko sobie poradził. Tak, przez to, że on też robi korekty, także to zdjęcie wygląda tu dużo lepiej, jest wyostrzone. Zobaczcie, tutaj mamy troszkę takiego mydełka na tym panu, a na zdjęciu z DxO jest tutaj lepiej. Jest tutaj lepiej. Także są pewne plusy, są pewne minusy. Troszkę jest ostrzejsze chyba to też zdjęcie z DxO. Tak, to widać w tym miejscu. Tutaj też jest troszkę więcej ostrości. Myślę, że jeden i drugi program poradził sobie dobrze. DxO troszkę mocniej tutaj to zdjęcie wyostrzyło w tym miejscu. To pewnie można by nad tym jeszcze popracować. Także świetnie te programy wypadły. Wyłączmy sobie wszystkie warstwy. Zobaczmy sobie czystego RAW-a. Tak wyglądał czysty RAW. A tak wygląda zdjęcie odszumione z automatu i wyostrzone przez moje presety z paczki The One. Zobaczcie. Przed i po. Mamy bardzo naturalne, delikatne odszumianie. Mamy troszkę wyostrzania, bez przesady, żeby nie było za dużo artefaktów, wiecie, od wyostrzania. Ale porównajmy to na przykład z Luminar Neo. Tak wypadał Luminar Neo. A tak wypada odszumianie przez paczkę The One w Lightroomie. Luminar Neo The One. I jeśli tu mam porównywać obydwa, to zobaczcie. Tu mamy Luminar Neo The One, Luminar Neo The One. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj to odszumianie gdzieś w tym miejscu, jak to wygląda. Luminar Neo The One. Tutaj też troszkę mamy więcej korekt, ale nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Naprawdę całkiem fajnie sobie myślę, że radzi ta moja paczka. Nie jest to wiadomo poziom DxO czy Topaza, ale nie ma to być taki poziom, bo tam troszkę jest dosyć mocno wyostrzane. Troszkę dużo jest takiej, wiecie, plastikowości w zdjęciach. Tutaj mi się zdaje, że jak na automatyczne odszumianie, którego nie musicie dotykać, jeśli ustawicie sobie te presety do Waszych aparatów, żeby automatycznie się ładowały podczas importu zdjęć. Nie musicie nic robić, nie musicie odszumiać i macie od razu. Zobaczcie, z takiego RAW-a zaszumionego macie taki efekt końcowy, całkiem przyzwoity. Dobra, porównajmy sobie to na przykład do DxO. Jest troszkę więcej szumu, jest delikatnie więcej szumu. Ale to zdjęcie wydaje się takie bardziej naturalne. Zobaczcie, tu mamy troszkę mocno przeostrzone, się wydawałoby. Kliknijmy sobie Topaz RAW i porównajmy tego Topaza właśnie z The One z tym, co Lightroom potrafi. Także widać, że tu jest ostrzej, jest troszkę lepiej w tym miejscu. Ta dłoń jest dużo lepiej odszumiona. Ta sukienka dużo lepiej wygląda w Topaz Denoise AI czy w DxO. Ale porównując to, to nie jest tak źle. Tu przy Topazie czy DxO trzeba mieć na uwadze, że tu mamy dosyć dużo zastosowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które wyostrzają, odszumiają te zdjęcia, mają różne swoje triki, ale to powoduje też właśnie, tak jak tutaj przy DxO, że mamy troszkę artefaktów, troszkę takich sztuczności widocznych. Może przy, wiecie, bardzo dużo zaszumionym zdjęciu komuś się to może podobać, takie wyostrzanie, ale może się komuś nie podobać i wtedy będzie wolał właśnie takie delikatniejsze troszkę odszumianie, jakie robi Luminar Neo, czy na przykład wystarczy mu odszumianie po prostu z takie, jakie może osiągnąć przy pomocy na przykład samemu ustawienia wszystkich suwaczków sobie w Lightroomie albo ewentualnie właśnie wykorzystaniu mojej paczki. Nie wiem, napiszcie, co wy sądzicie. Ja myślę, że Topaz DxO wypadły naprawdę rewelacyjnie i teraz jeszcze tylko zostaje, czy On One, czy Neo dalej byśmy wybrali jako lepsze. Ja myślę, że wtedy wybrałbym taką kolejność, czyli wygrywa według mnie ex aequo DxO i Topaz. Ja w większości przypadków stawiałbym na DxO, ponieważ DxO świetnie te pliki, wiecie, nie dość, że odszumia, wyostrza, to jeszcze poprawia ich korektę, robi optyczną tych plików, także to już zależy od Was, ale myślę, że obydwa ex aequo naprawdę wypadły świetnie. Potem mamy Luminar Neo, potem mamy On One,
No i na końcu oczywiście mamy Lightrooma. Otrzymanie w Lightroomie przy pomocy mojej paczki, ale myślę, że to jest na ostatnim miejscu, nie znaczy, że jest najgorsze, bo te różnice naprawdę nie są aż tak duże, a czasami jednak liczy się czas, jeśli musicie przeedytować 200-300 zdjęć z reportażu ślubnego, czy wiecie, 100 zdjęć z reportażu ze chrztu, to otrzymanie 100 zdjęć w Topazie, czy wiecie, w DXO, kiedy macie na przykład zdjęcia z sali i używacie większych ISO, 1200, 2000, czy gdzieś wieczorne zdjęcia, tak jak tutaj, 10 zdjęć mielibyście otrzymać, to oszczędzacie dużo czasu, wykorzystując tylko i wyłącznie Lightroom, jeśli on jest podstawowym programem do waszej edycji. Dobra, kochani, to byłoby tyle z tego porównania. Tak jak widzicie, jak to wygląda, sami możecie zobaczyć. Pobierzcie sobie te pliki finalne PSD do Photoshopa i napiszcie mi, co sądzicie, który program lepiej sobie poradził, który według Was jest taki top one, po prostu najlepszy. Który według Was jest najlepszy? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekaw. Dzięki, kochani, za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten test programów do odszumiania był dla Was przydatny. Mam nadzieję, że na podstawie tego filmu będziecie w stanie wyrobić sobie jakieś własne zdanie i stwierdzić, która z testowanych opcji jest dla Was najlepsza. Standardowo według mnie dobrze spisały się tu, zaskakująco dobrze, Topaz Denoise AI oraz oczywiście DXO, Pure RAW. Te programy cały czas są taką złotą czołówką dla mnie, jeśli chodzi o odszumianie, ale myślę, że odszumianie takie szybkie reportażu bezpośrednio w Lightroomie nadal dla mnie jest takim złotym środkiem przy reportażach właśnie ze ślubów, z chrztów czy takich zdjęciach, wiecie, własnych, które mamy ze spacerów, z wakacji, z wyjazdów podróżniczych. Jak najbardziej Lightroom radzi sobie nadal świetnie i myślę, że z każdą wersją jest coraz lepiej, ale całkiem fajnie to w Lightroomie też działa i myślę, że jeśli nie potrzebujemy tego, wiecie, takiego topowego odszumiania, nie potrzebujemy wykorzystywać sztucznej inteligencji i nie potrzebujemy dodatkowo, wiecie, poświęcać dodatkowego czasu na przygotowanie tych plików, na odszumianie ich w zewnętrznych programach, to właśnie odszumianie takie w Lightroomie przy pomocy właśnie mojej paczki The One rewelacyjnie się też spisuje i do większości zastosowań jest jak najbardziej ok. Dzięki jeszcze raz, kochani. Zostawcie łapkę w górę. Zobaczcie sobie dwa pliki do pobrania właśnie z wynikami tych testów pod filmem. Możecie sobie je porównać, sami zobaczyć. Także zapraszam serdecznie. Łapka w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie kolejne filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Przywitajcie się. To bardzo, bardzo mi pomaga. Bardzo pomoże też, jeśli udostępnicie ten film albo inne filmy z mojego kanału u siebie na social mediach, na grupach fotograficznych. Niech inni też zobaczą mój kanał, niech zobaczą ten film. Dzięki wielkie, kochani. Jeszcze raz, bez Was nie byłoby mnie tutaj. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.